pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, padła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: Oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. To jest przyjaciel. A jako? Nie wiem, to na przykład przyjaciel to kolega albo koleżanka. Nie wiem, jakby nie było koleżanki albo kolegi, to by nikt się z nikim nie bał. Kolega albo koleżanka pomagają. Dzielą się zabawkami. Przy przyjaciół można się fajnie bawić. Jakby nie było kolegi albo koleżanki, to by nikt się z nikim nie bawił. Tylko sam ze sobą musiał się jakoś bawić. Musimy mu zaufać. A co to znaczy zaufać? Że możesz mu coś dać, a on ci to potem odda. A co trzeba zrobić, żeby mieć przyjaciela? Nikogo? Trzeba przyjaźnić. No ale w jaki sposób się to robi? Trzeba być dla niego dobrym. Żeby z nim się pobawić, jak się lubi. Trzeba na te koleżanek przyjaźnić i spytać, czy będzie z moim koleżanką. No więc kto ma uszy, niech słucha. Więc mam nadzieję, że wszyscy pilnie słuchaliście. A teraz sobie porozmawiamy o tym, co tam się działo. Chylusia pierwsza, co byś chciała powiedzieć? Co usłyszałaś? Wiedziało, że Łazarz umarł. Łazarz umarł. Co jeszcze się tam działo? No dobrze, Łazarz umarł. I co wtedy, jak Łazarz umarł, to tłumy, dużo ludzi przyszło do jego domu i co ci ludzie robili? Co robili, Kasienko? Pocieszali jego siostry. Pocieszali, nie? A siostry co robiły? Jak te siostry się zachowywały? Maria zachowywała się... No co się dzieje wtedy, jak ktoś umrze? No, co się dzieje? Jak ktoś umrze z rodziny, taki bliski, to co się... Czekaj, bo się płakali. Płakali, no właśnie. Płakali. Czyli co przeżywali tak? To się tak jakoś ładnie nazywa. Co przeżywali? Jak ktoś umrze, to co się przeżywa? To płacze się, łzy leją się, tak, ale... No ale tak w środku, to jakie masz takie uczucia, jak to jest? Jak jest dziś? Smutno. No właśnie, tak jest smutno. Tak jest smutno, tak... No, łzy się leją, tak.
takie jest poczucie, że ktoś bliski odszedł, że go nie ma, że już go nie zobaczymy. Kiedy tak najbardziej się płacze i tak smuci? Kiedy to jest? Kiedy ktoś umrze, albo kiedy kogoś ktoś uderzy. No to też. Też jest smutne, jak ktoś kogoś uderzy, ale jak ktoś umrze, to jest tak najbardziej smutne, ale jak ktoś umrze taki nieznajomy, że go nie znamy, gdzieś tam daleko, to co, wtedy też się tak smucimy? Nie. Wtedy tak bardzo nie. Ale jak ktoś umrze, kto? To się tak smucimy bardzo. Umrze jakiś znajomy. Jakiś znajomy, tak? No a taki znajomy to jeszcze tak, jak ktoś jest taki bliski znajomy, to jak się nazywa tak? No na przykład siostra albo brat. Siostra albo brat, albo tak w szkole to się tak mówi, że to taki ktoś, z kim się tak najwięcej bawimy, to tak najwięcej no, nas też lubi, to się mówi, że to jest. To. Przyjaciel. No przyjaciel, no właśnie. Taki przyjaciel, jak umrze, to wtedy jest taki największy smutek. Wtedy się smucimy, wtedy płaczemy. No i co tutaj właśnie teraz się dzieje w tym domu Łazarza? Co tam się dzieje? Tam jest wiele ludzi i oni co? Zabrali się, co tam? Płaczą. No płaczą, smucą się wszyscy, tak? No dobrze. Ale my wiemy, że to już jest taki moment, kiedy rzeczywiście przychodzi Pan Jezus do tego domu, gdzie On często przychodził. No i stało się tak, że ten Jego... Kto? Jak się nazywał? Przyjaciel Łazarz, no tak nawet tutaj Słowo Boże o tym mówi, że umarł, tak? Ale wcześniej ten Pan Jezus też przychodził do Łazarza i do kogo jeszcze przychodził? No, wiemy, nie musimy powiedzieć. No właśnie, do Marii i Marty. I jak myślicie, jak traktowali Pana Jezusa ci domownicy? Jak myślisz, kim był Pan Jezus dla tych domowników? Przyjacielem i królem. No, przyjacielem, tak, bo to jest absolutnie prawda, że był przyjacielem, ale też był takim królem i takim Mesjaszem, którego się spodziewali Żydzi, tak, że przyjdzie Mesjasz, zbawi ich naród. No a powiedzcie mi tak, przyjaciel to jest kto? Przyjaciel... Co robi taki przyjaciel? No właśnie takie pytanie. Pomaga, robi... go lubimy... Czyli pomaga, tak bardzo go lubimy, lubimy z nim coś wspólnie robić, tak? I co jeszcze? Chce dobrze dla nas. Chce dobrze dla nas, właśnie. No ale tak dla ciebie taki przyjaciel, to jak się czujesz przy takim przyjacielu? Dobrze. Co można robić przy takim przyjacielu? Bawić się. Co jeszcze? Skakać na trampolinie. No tak, czyli robić różne rzeczy, takie, które ty lubisz i które lubi też twój przyjaciel, tak? Czy Pan Jezus, tutaj właśnie tak jak czytaliśmy, był takim przyjacielem dla tego domu Łazarza, tak? Że Pan Jezus przyszedł, zaczął rozmawiać, mówić, ogłosić taką dobrą nowinę i co się działo wtedy? Maria powiedziała Marcie, że przyszedł Mesjasz. I powiedziała, że gdybyś był jeszcze kilka dni przed, to Łazarz by nie umarł. Czyli wierzyli, że Pan Jezus, no co mógł robić Pan Jezus, co mógł czynić? Uzdrawiać, tak? Ale jeszcze wtedy nie wiedzieli, że Pan Jezus też może co zrobić? Wskrzeszać. No trudne słowo. Ale nie wiedzieli wtedy jeszcze, że Pan Jezus nawet takiego cudu może dokonać. Już wiedzieli, że może uzdrowić,
wiedzieli właśnie, że nawet niewidomego, czyli kogoś od urodzenia, który może nawet nie miał oczu, na takiego człowieka nawet może uzdrowić i stworzyć mu na nowo oczy, to już wiedzieli, ale nie wiedzieli, że może nawet zmarłego wskrzesić, czyli kogoś, kto już umarł, kto już przez 4 dni leżał w grobie, to go wskrzesił Pan Jezus, tak? A przy tym, no taka zapowiedź zmartwychwstania pokazał, że Bóg ma taką moc, że może wskrzesić. Bóg ma taką moc. Ma taką moc, że może zrobić wszystko. Nawet może człowieka zmarłego zrobić żywego. No właśnie, może tak zrobić, ze zmarłego zrobić żywego. No właśnie, i to jest dla nas właśnie takie niesamowite, że my mamy takiego Pana Jezusa, takiego naszego przyjaciela, który co może? Co może? Uzdrowić i co może? Co może? Wskrzesić. I co może? Wszystko! Wszystko może, no właśnie, wszystko może. Sobie nawet stworzyć nogi. Ja tutaj pytałem właśnie Janka, ale może akurat nie pamiętam o tym, ale była taka scena, kiedy Marta i Maria przyjęły Pana Jezusa i wtedy Marta tak krzątała się, a Maria co zrobiła? Siedziała. Siedziała i co? Słuchała Pana Jezusa. I słuchała Pana Jezusa. Czyli tak była wpatrzona, tak zasłuchana. I to jest dla nas to, co to jest taki. Taki wzór takiego czego? My mówimy, że to jest? Modlenie się. Modlenie się, no właśnie, to jest modlitwa. Czyli na takiej modlitwie, właśnie na takim spotkaniu z Panem Jezusem, my możemy wszystko Panu Jezusowi powiedzieć. Opowiedzieć Mu o czym? O czym możemy opowiedzieć Panu Jezusowi? Wszystko. O wszystkim. Czyli na przykład o czym byśmy? Jaki masz humor? No właśnie, że dzisiaj, Panie Jezu, mam dobry humor, a innego dnia możesz powiedzieć, Panie Jezu, ja mam dzisiaj zły humor, tak jakiś trudny był dzień, tak jakoś w przedszkolu, było ciężko, może nawet pokłóciłam się z koleżanką, tak? Możemy to powiedzieć Panu Jezusowi? Tak. A Pan Jezus co? Pomoże nam. Pomoże, tak. Wysłucha nas, pomoże. Jak się go zapytamy, to może nam też doradzi. A czy możemy powiedzieć, że Pan Jezus jest naszym przyjacielem? Tak. Tak. Kochani, zachęcam Was do tego, żebyście w takim Waszym gronie rodzinnym porozmawiali sobie o tym, na przykład na modlitwie, czy też siedząc przy stole, porozmawiali sobie o tym, jak możemy budować przyjaźń z Panem Jezusem. Odwiedźcie też grup kogoś z rodziny, z najbliższych sąsiadów.